No już Tusk zeznaje, przynajmniej wiesz. Nie ta co Grankiewicz. To zdaniem śledczych uniemożliwiło wykrycie wielu błędów związanych z identyfikacją ofiar. W czerwcu po przeprowadzeniu kilkudziesięciu ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej zastępca prokuratora generalnego Marek Pasiunek ujawnił, że badania identyfikacyjne wykazały długą listę nieprawidłowości. W 9 rejonach znaleziono części ciał innych osób. W sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku przesłuchani zostali już m.in. ówczesny premier zdrowia Ewa Kopacz, były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Śledczy podkreślają, że niezależnie od pełnionej funkcji mają oni obowiązek przesłuchać każdego, kto może przekazać istotne dla postępowania informacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejną falą upałów, która ma wystąpić dziś w południowej Polsce. W województwie śląskim na Wodnicy w Wszystkim Kwiatkowie obowiązują ostrzeżenia przeciwdeciowe. Temperatura ma tam sięgać od 34 do 36 stopni. W nocy ma być około 20. Dla województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i części wielkopolskiego obowiązuje ostrzeżenie na temat wysokiej wody. Kilkanaście wież, jedna do teraz jest, dwie bramy są w teraz, a jedna już jest zburzona brama, bo były trzy bramy. Ale co, słuchaj, to poznajesz też Polskę, poznajesz historię, krajobraz, wszystko i wioskę, jak ludzie pracują na wiosce, co byłoby bez wioski, prawda? Jaka ważna jest, nie? Bo niech... No, od tego jest chleb. Od no właśnie. A tak to teraz, jak na przykład na plaży, to nigdzie nie masz takiego pola uprawnego, gdzie sobie coś zasadzisz i nie weźmiesz, tylko ze spalinami to będzie. No i człowieku, a ten chleb to... To niczego, taki chleb od rolnika normalnie, od takiej porządnej... A tamto wiatraka to nigdzie nie posadzę, bo tak, wiatrak jest bardzo duży, zajmie bardzo dużo miejsca, a tam tylko bloki potrzebne. No, ale świetnie. Słuchaj, Mariusz, musimy kończyć, ale kochany, kogo pozdrawiasz? Mamę, która jest przy mnie, tatę, który wyjechał do pracy w delegację. Wujków, ciocie, księży z mojej parafii z Włodzimierza, też siostry żołotanki, księży z drugiej mojej parafii świętego Marka Ewangelisty, moich kolegów ministrantów, moje koleżanki, kolegów, moją panią Teresę Tymoszewicz-Muszę, panią moją też, panią Paulinę z mojej grupy zielonej, moich kolegów z grupy zielonej, no i i moją najważniejszą osobę, chyba już wymieniłem mamę. No i tata też najważniejszy, nie? Tak. A masz dziadków? Już wszyscy umarli. Mam taką przysuwaną babcię. A jak na imię jej? Mirk. To ją też pozdrawiamy, nie? Ciocia Mirka babcia. Taka ciocia babcia ją nazwałem. Słuchaj, Mariusz, no i całą Warszawę. O tak, i cały Toruń, cały Myśliwórz. Cały w ogóle kraj, całe Niemcy, żeby tam w ogóle nie było wybuchów już. Bo po mnie, jakbyśmy kilometr, godzinę po nas był wybuch w Berlinie. Patrz, miałeś szczęście. Tak, właśnie, bo my przejeżdżaliśmy przez nas i po prostu byliśmy już chyba w Polsce, a już w Berlinie wybuch był. No, to my jeszcze... Słuchaj, szkoda, Mariusz, musimy kończyć. Król nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dziękuję. I też pięknych wakacji ci życzę i żebyś dużo dobrego robił. I żebyś Pana Jezusa niósł wszystkim ludziom. Żeby ludzie wierzyli w Pana Jezusa, kochali Go. Także w Warszawie i na Brudnie. Z Bogiem. I proszę Państwa, no już najwyższy czas. Głos z Krakowa, już 10:35. I prowadzi Pan redaktor Kajetan Rajski. Ale ten Kajetan właśnie zaczynał chyba dziennikarstwo, nie wiem, czy w drugiej czy w trzeciej klasie szkoły podstawowej, a później już miał gazetkę, wydawał w kilkuset egzemplarzach
i miał różne trudności w szkole, bo to była też gazetka historyczna, ale dawał radę, uczył się i proszę. I teraz jest, studiuje i jest dalej dziennikarzem, coraz lepszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie Kajetan Rajski. Witam serdecznie w audycji Głos z Krakowa. Dziś wakacyjnie Głos z Krakowa nie z samego Krakowa, ale z Małopolski. Najmniejszego miasta w województwie małopolskim, Zakliczyna. Moim i Państwa gościem jest pan burmistrz Dawid Chrobak, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Zakliczyn, choć jak wspomniałem, jest najmniejszym miastem w województwie małopolskim. Ma niezwykle bogatą historię. Ma niezwykle bogate, w ostatnim czasie zwłaszcza, bogatych patronów. Bo 15 czerwca tego roku patronem miasta został święty Jan Paweł II. Ale zanim jeszcze o tej uroczystości, zanim jeszcze o wydarzeniach patriotycznych, historycznych, które dzieją się na terenie miasta, może warto opowiedzieć, panie burmistrzu, właśnie o samym mieście. Jaka jest jego choć pokrótce historia? Gdzie jest to miasto? Patrzymy teraz przez okno pięknie położone. Gdzie ono się znajduje? Zakliczyn to faktycznie najmniejsze miasto w Małopolsce. Znajduje się w południowej części powiatu tarnowskiego, wschodniej części województwa małopolskiego. Gmina Zakliczyn liczy blisko 13 tysięcy mieszkańców. Sama stolica gminy, czyli Zakliczyn, został założony w 1557 roku, więc w tym roku obchodzimy 460-lecie założenia miasta przez Spytka Wawrzyńca Jordana. Miasto to powstało historycznie jako miasto prywatne, miasto targowe, miasto handlowe. I ten handel tu od ponad czterech wieków odbywa się właściwie co środa, a teraz rozwinęło się ta tradycja o jeszcze czwartek, piątek, sobotę. Tutaj ma mieć swoją siedzibę wiele podmiotów gospodarczych. Bardzo ważne jest to, że tutaj ponad 100 podmiotów w samym rynku i w okolicach rynku właśnie działa podmiotów gospodarczych, które rozwijają nasze miasto, naszą gminę i można powiedzieć, że Zakliczyn stanowi taką stolicę handlową Pogórza Ciężkowisko-Rożnowskiego. Tutaj mieszkańcy z kilku sąsiednich gmin przybywają właśnie, aby dokonywać, załatwiać swoje sprawy, dokonywać zakupów i prawda, tutaj spotykają się również i tak jak wspomniałem, Zakliczyn stanowi taką stolicę, takie miejsce spotkań, miejsce handlowe, miejsce turystyczne również. Czyli można powiedzieć, że te tradycje handlowe już od 460 lat są kontynuowane, choć nieco oczywiście zmienionej formie, bo dostosowanej do wymogów XXI wieku, ale mimo wszystko. Tak, zgadza się tutaj co środę praktycznie w dzień tradycyjnych jarmarków pojawiają się handlarze z całej Małopolski i szerzej, może też z innych województw i sprzedają, prawda, swoje produkty od żywności, począwszy aż po meble. Tutaj można właściwie kupić wszystko, co tutaj mieszkaniec sobie zapragnie z artykułów gospodarstwa domowego i innego asortymentu. Natomiast również ważne jest to, że obok Zakliczyna mamy też inne atrakcje turystyczne, historyczne. Na pewno trzeba wspomnieć o takiej miejscowości jak Melsztyn, jedna z najstarszych miejscowości z średniowiecznym zamkiem XIV wieku, siedzibą rodu z Pytka z Melsztyna, który, prawda, był jednym z najważniejszych tutaj rycerzy, żołnierzy, kasztelan krakowski. I ten zamek jest przykładem potęgi średniowiecznego państwa. Został zniszczony podczas Konfederacji Barskiej. Teraz staramy się doprowadzić do tego, aby stało się trwałą ruiną, ponieważ została tylko jedna część tego zamku, tak zwana wieża. Najmłodsza część zamku funkcjonuje, natomiast pozostałe części zostały zniszczone. I chcemy właśnie tutaj, aby wspólnie przy wsparciu środków budżetu państwa odbudować, zachować to jako trwałą ruinę, aby kolejne pokolenia mogły ten zamek, prawda, postrzegać właśnie jako przykład tej historycznej, średniowiecznej potęgi naszego państwa. A zatem połączenie tradycji, połączenie dbałości o pamięć historyczną i połączenie też inwestycji, połączenie też rozwoju miasta, rozwoju gminy, zwłaszcza, że w ostatnim czasie właśnie te inicjatywy dotyczące rozwoju miasta zostały też wsparte, powiedzielibyśmy, takim arsenałem duchowym.
zmarły. Tak jak wspomniałem, 15 czerwca tego roku była uroczystość aktu zawierzenia miasta świętemu Janowi Pawłowi II. Odbywało się to podczas wielkich uroczystości. Skąd w ogóle wziął się pomysł? Skąd się wzięła ta inicjatywa? Historia tutaj naszego miasta, naszej gminy związana jest z Janem Pawłem II. Od 1997 roku Jan Paweł II jest obywatelem, honorowym obywatelem gminy Zakliczyn. Wtedy to ówczesna Rada Gminy Zakliczyn podjęła stosowną uchwałę i uznała Jana Pawła II, papieża, za honorowego obywatela gminy Zakliczyn. I w tym momencie udało nam się wspólnie tutaj z radnymi podjąć uchwałę, która jakby nadaje była inicjatywą, która została skierowana do Watykanu, aby nadać patronat świętego Jana Pawła II dla miasta Zakliczyna. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, to historyczna data, historyczna dla gminy, historyczna dla miasta. Odbyło się to w Boże Ciało 15 czerwca z udziałem księdza biskupa Andrzeja Jerza, który przekazał akt nadania patronatu świętego Jana Pawła II na moje ręce, na ręce również księży proboszczów zakliczyńskich parafii. Zostały przekazane również obydwu zakliczyńskim parafiom relikwie świętego Jana Pawła II. Następnie odbyła się na rynku zakliczyńskim procesja do czterech ołtarzy. Następnie udaliśmy się pod kościół świętego Idziego, gdzie znajduje się od 2006 roku pomnik świętego Jana Pawła II i tam miałem zaszczyt złożyć akt zawierzenia miasta i gminy Zakliczyn świętemu Janowi Pawłowi II. Tutaj warto podkreślić wszystkim słuchaczom, radiosłuchaczom, zwłaszcza tym, którzy słuchają nas w innych diecezjach, niekoniecznie właśnie w diecezji tarnowskiej, że tutaj w diecezji tarnowskiej jest największy odsetek tak zwanych dominikantes, a więc osób, które w niedzielę uczęszczają do kościoła. Tutaj są niezwykle religijne tereny, zwłaszcza również patrząc pod aspektem takim powołaniowym. Bardzo wielu kapłanów z diecezji tarnowskiej się wywodzi, więc niewątpliwie takie dobrze rozumiany oczywiście sojusz tronu z ołtarzem, ale poprzez właśnie współpracę, poprzez poszanowanie wzajemnej autonomii, ale jednocześnie również zawierzenie duchowe świętemu Janowi Pawłowi II, jak pan burmistrz wspomniał, już od lat 90., który jest honorowym obywatelem miasta. Więc ten aspekt duchowy nie można oczywiście też oddzielić od spraw społecznych, bo oczywiście można byłoby czynić największe starania o uhonorowanie świętych, bohaterów narodowych. Można byłoby składać największe akty zawierzenia, ale również ważna jest taka społeczna aktywność. To zgodne z nauczaniem społecznym Kościoła, więc dbałość o ubogich, o najsłabszych, o tych, którzy chcą się rozwijać. I tutaj też Zakliczyn bardzo aktywnie włączył się w inicjatywę rządową Mieszkanie Plus. Tak, tutaj jesteśmy już po poważnych rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie finansował, przekaże nam środki finansowe w formie pożyczki, aby tutaj wspólnie wybudować Mieszkanie Plus w dwóch lokalizacjach, dokładnie w Lusławicach 40 mieszkań i 30 mieszkań w miejscowości Paleśnica. To jest nowe otwarcie rządu pani premier Beaty Szydło, rządu Prawa i Sprawiedliwości na oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców, którzy zamieszkują tereny odległe od dużych metropolii, tak jak Zakliczyn, który ma około 25-30 km do Tarnowa, do Krakowa jest to odległość około 80 km. I właśnie ten program Mieszkanie Plus oddaje w moim przekonaniu w 100% zasadę polskiego rządu, którą jest zasada zrównoważonego rozwoju. Właśnie wspieranie mniejszych ośrodków, takich jak jest Zakliczyn, aby tutaj pojawiały się nowe miejsca do mieszkania, aby tutaj młode osoby nie wyjeżdżały stąd za granicę albo do dużych miast, jest właśnie przejawem tej solidarności społecznej i tego zrównoważonego rozwoju. Tutaj jesteśmy na etapie już zaawansowanym, aby w przyszłym roku rozpocząć budowę właśnie tych dwóch budynków dla przede wszystkim młodych mieszkańców potrzebujących, których nie stać na budowę nowego domu, a chcieliby tutaj mieszkać, bo tutaj są ich korzenie, tu mieszkają ich rodzice, dziadkowie i tutaj czują się najlepiej. I właśnie zależy nam na tym, aby te osoby tutaj zostawały, aby kapitał społeczny, kapitał ludzki nie odpływał z naszego terenu. Więc
faktycznie możemy tutaj podać przykład właśnie Zapliczyna jako tego, tej miejscowości, która w idealny sposób łączy sprawy duchowe, ale też takie sprawy, jak wspomniałem wcześniej, społeczne. Ale właśnie wracając jeszcze do tych miejsc takich historycznych, miejsc związanych również z historią Kościoła, warto wspomnieć, że na terenie gminy położony jest klasztor w Jamnej, który w tym roku obchodzi 25-lecie. Jego dyrekcji kolejowej, do sabotażu i do likwidacji tych, którzy zostali skazani przez dobra. Bo to nie było tak, że można było przyjść no i dobrze. I ten przycisk Power, no gdzie on tu jest? Wielu rozkaz, taki, że taki i taki jest skazany. Ale gdzie on jest ten przycisk? Enter. Zapoznanie się z materiałami wybuchowymi. Shift, tam. Nawet niemieckimi i niemieckimi. Nie ma tutaj takiego Power. Dostępne, to nie tak, że powiedzieli takie materiały. Nie, nasza ręka, tak? Jak to wygląda, jak się to przeżywa. Zapalnie się odpowiedzieli tak dalej. Pan Roman Stanicki przed wybuchem powstania warszawskiego działał w konspiracji. W 1943 roku uczestniczył w akcji wysadzania pociągu. To znaczy wiem, tutaj z tyłu, no normalnie, tak, bo on dawno nie był włączany i tak leży. Dobrze, już włączam, już ten palec. Dobra, to trzymam go, trwa. To jest on z lewej strony od tyłu, taki no niewielki przycisk przy głośniczku plus minus, no. Jak jest strzeżony, ile trzeba ludzi, żeby go spróbować zniszczyć? Jak on tak jest naciśnięty, trzymam. Nie dość tego, przeprowadzali dla nas konspiracyjny kurs nauki jazdy. Myśmy wysadzali taki wysadzenie pociągu podreaktorowym. To było tak właśnie na zakończeniu kursu dywersji. Była tak mi to chyba kolega radził, żeby coś wysadzeniem pociągu. Wysadzaliśmy, że tak powiem, nie jeden. Każda czy jeszcze raz odłożyć, bo tak nagle mi się go włączy, bo ja wiem. Musiał przeprowadzić taką akcję. Obserwator. Aha, no dobra, to ja trzymam cały czas. Obserwował cały czas, jak to przebiega, czy prawidłowo, czy... Taki żółty pipek tu się świeci, czyli jakby kontakt jest, ale tu ciemno jest, tak jak w grobie. Właśnie o to chodzi, że takie nagle ciemno, to już wiadomo, że coś się chyba stało. Ten pociąg był zresztą wysadzony trzema kolejnymi liniami kołowymi pod jedną szyną kołową. Żeby zrobić taką... Czy puścić jeszcze raz, potrzymać tę minutę? I w kierunku... Potrzymam. ...lokomotywa skierowana na następny krok, żeby zablokowała następny krok. Także to było połączone działanie takie. Aha, to jest, aby rozładować. W takim głębieniu, to przebiegał w takim lekkim głębieniu. Ja nawet mam zdjęcia tego no, miejsca. Ten pipek tu z boku żółty jest, ale to nic kompletnie poza tym. Odnośnie miejsca, w którym to ma być wykonane. Tak, z kolegą też razem. Trzeba było wybrać miejsce, w którym ma być wysadzony pociąg. Te miejsce musiało być obrane tak, żeby stwarzało możliwość. No jest podłączona. Obrony, a równocześnie, żeby było dogodne do wysadzenia pociągu. No to była cała historia, bo Niemcy w nocy, to w nocy się odbywało. Niemcy w nocy wypuszczali na tory takie strajki nocne, to znaczy takie grupy 10-20 osobowe skarbnik maszynowy i sprawdzają, co to jest przypadkiem tego. Mina jest przez nas założona, a myśmy sumieni, gdzie to było. Mina, wiadomo dlaczego. Nie ma nic. W ogóle tego na ekranie nie ma ani jakiejkolwiek jasności. Przeszła na drugą stronę to i poszła sobie na Ela Hoff, przez 2F, Ela Hoff. Czyli obsługa kolejowa i ta obsługa kolejowa. Tak, Elachoff, 1234, małpa, gazeta.pl. Ela Hoff, przez 2F, 1234, małpa, gazeta.pl. Zaczęli się do wagonu zbierzać, kurka, kiedy
Jeszcze, proszę pana, jeszcze, bo wszystko strasznie mi żyje przebiało. Dobra, proszę pana, jest jeszcze razem z tym chcę zabić, może to w to samo miejsce, to lepiej. Poczekaj, to jest telefon. Odbywały się sądy, powołany wojskowy sąd specjalny. On miał swój własny statut. I to chyba nie oni wtedy zgodnie z tym statutem przeprowadzali rozprawę taką jawną, na którym był obrońca, na którym byli sędziowie, tak? Zupełnie zmieniali. No to właśnie te jednostki, te o, tu go mam, Boże. Nawet mi się zapomniało, jak on się nazywa. Kolpat, Boże. To jest taki płaski, cienki, bardzo fajnie słuszył, ale tak. A wie pan co, że tu nie ma tej matki, w tym obajlu było kupowane tu. Nie, nie, to nie jest Samsung, to jest taki płaski, bardzo fajny, dość duży ekran. A zaraz ja przeczytam na... Ja wiem, no, że to panu nic nie mówi, ja to przeczytam z tego. I dalej uczestniczył w późniejszej konspiracji, studiował na Politechnice Warszawskiej, pracował jako inżynier w Europie. A ja jednak wolałam być ojczyczką. Pani profesor Maria Magdalena Kryjowska należała do harcerstwa i jeszcze będąc w wieku szkolnym została przyjęta do Armii Krajowej. Aha, to będzie przy... Dlatego nie byłam zachwycona specjalnie, znaczy nie marzyłam o karierze lekarza. Kolpa, Modena, LTE, Czarny, CP, przeszkolona przedpostanie. Miałam jeszcze zdanych tamtych kilka egzaminów podziemiu, to już było możliwe, że nie wiem, to nie skarbi gwarancyjnej od tego komputerka, dobra. Albo z, no, to, czyli, że telefonów nie robicie? Albo z metodowym, albo z ciągniakowym, no było kilka tych klas takich. Aha, dobra. Dobra, to w inny sposób. To już nie, to już nie. Dobra, to czekam na ten e-mail. Mamy się do miesiąc, tak? Ojejku, no, chociaż się dobra, no to, to pan coś tam przyśle, namiar, gdzie co jechać, tak? Dobra, okej, okay, no bardzo się cieszę. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo, okej. Otrzymała stopień pokoju podchorąży. Uczestniczyłam w powstaniu warszawskim, mając 19 lat. Jednak byłam ranna, potem nie nadawała się dalszego udziału w powstaniu, bo nie mogłam złapać kontaktu, bo to ja byłam na klatka piersiowa, to ja nie mogłam normalnie oddychać, a koniecznie chciałam coś robić, a moja koleżanka była ranna.
od tak zwanej chorowy. To była taka poszczególna dziewuszka, która już studiowała chemię, która w chemii zaliczyła na Uniwersytecie na kompletu. Ona była ciężko ranna. Ona właściwie dosypała do płonące te cegły płonące od tego ładunku. Ale tylko głowa nie była spalona. To całe ciało było na czarno spalone i ona bardzo się działa. Ona tydzień jeszcze żyła, a ja u niej dużo siedziałam, dlatego że tak badałam, jak nie mogę brać udział w postawie, tak jak poprzednio, to wkład do powstania. I siedziałam przy niej tak długo, jak wytrzymało. Ona bardzo się zdziała, a się jej ciało gniło, że to będzie tam przez ten tydzień. Nie było już lepiej. Robiła się odpady z wody bakiennej na to czarno całe spalone. A jak ona miała na imię? To była pani przyjaciółka? Nie, ja jej przed powstaniem nie znałam. Dopiero zobaczyłam pierwszy raz, jak wybuchło powstanie. I ona, myśmy się właśnie nie znały. Ja ją poznałam, jak ona była tam Danuta, ale pseudonim Miłosza Dasza. To był jej pseudonim. Teraz ta koleżanka jest pochowana na Powązkę. Znaczy ona umarła już 11 września, bo była ranna 4 września. 11 września zakopałyśmy ją na podwórku wspólna 25, ale tak dosyć płytko, bo to już nie można było wykopać głębiej. A potem była ekshumowana i dokładnie kiedy, to ja nie wiem, bo ja już byłam potem w obozie. W każdym razie jej brat też się zginął w powstaniu. Czyli to było rodzeństwo, które oboje znaczy zginęli w powstaniu. Ewa Dylus, Polskie Radio. Podczas tegorocznych obchodów minister obrony narodowej awansował 4 powstańców na wyższe stopnie oficerskie. Na stopień podpułkownika major Halinę Jędrzejewską, na stopień kapitana poruczników Stanisława Czechaka i Jana Drużyńskiego oraz na stopień porucznika podporucznika Jana Wróblewskiego. Reklama. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą emcie ukąszenia. Rzecz, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pieczenie. Emcie, naprawdę szybki na ukąszenia. Na wielką wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon LG K3 Dual SIM LTE. Rewelacyjne selfie za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Chcieliśmy kolację, coś z serem, ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy, rozwiązanie jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Pasłowami. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Miastku i Stegnie na trasie Lata Trawiem. Traf zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Po reklamie. Autopromocja. Ochrona zdrowia i jej problemy to w zasadzie niekończąca się historia. Ostatnio pojawiła się kwestia minimalnej płacy dla pracowników. Kolejna strona problemów z zamówieniami na usługi dostawców do szpitali, że w końcu tak kontrowersyjnie płatne są usługi. O niektórych z tych rozwiązań, na ile są one realne, na ile niezbędne, porozmawiam z przedstawicielami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia już dziś o 11.40 w audycji Kapitału Praca. Inna Polska. Zapraszam. Także proszę Państwa, dzisiaj taki czwartek, taki dzień, że ja wiem. Lenovo. Psuje się Lenovo. A tutaj było gadane na Radiu Maryja, bo tam ciekawi wszyscy, co tam u tego Tuska. Czas na informację dnia. Co u Tuska? W prokuraturze krajowej rozpoczęło się przesłuchanie byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska.
doradcą sprawa wypłaty niemieckich reparacji wojennych. Polska nie jest jedynym krajem, który Niemcy nie wypłaciły reparacji, przypomina Arkadiusz Małarczyk od Sprawa i Sprawiedliwości. Kwestia krajów w tej sytuacji być może byłaby... Temu dziedzictwu, które otrzymałem właśnie w postaci moich przodków... A nie, no to jednak myślałem, że tu będzie coś na temat, proszę Państwa. Na uwadze najwyższe wartości, jakim jest Bóg, honor, ojczyzna i naszą małą ojczyznę, jaką Bóg, honor i ojczyzna to było dla ludu plemiennych. Propagować ten patriotyzm tutaj wśród młodzieży, przede wszystkim wśród naszych mieszkańców, aby pamiętali, że nasze korzenie to jest Polska, że naszym dziedzictwem to jest religia i kultura chrześcijańska. Bardzo dziękuję. Myślę, że możemy śmiało wszystkich radiosłuchaczy, którzy wahają się jeszcze, gdzie w sierpniu, czy może we wrześniu, na wakacje, zaprosić do Zakliczyna, zaprosić, aby zwiedzić to miasto, aby zwiedzić okolice, Jamną, klasztory, aby zobaczyć te przepiękne tereny ziemi tarnowskiej, ziemi zakliczyńskiej. Moim i Państwa gościem był pan Dawid Chrobak, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze przy mikrofonie Kajetan Rajski. Szczęść Boże. Są prawie 2 minuty po godzinie 11:00. W programie Radia Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Naczelny Sąd Administracyjny zaakceptował wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany przez Prawo i Sprawiedliwość. Sąd stwierdził, że obecny parlament skutecznie unieważnił wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany przez koalicję PO-PSL. O sprawie poinformował jeden z dzienników. W miejsce 3 sędziów nominowanych przez Platformę Obywatelską zostali prawidłowo wybrani Mariusz Muszyński, Henryk Cioch i Lech Morawski, który zmarł 12 lipca bieżącego roku. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że Naczelny Sąd Administracyjny wyłamał się w pewien sposób z prawniczej totalnej opozycji. Konstytucjonalista zwraca także uwagę na kroki Sądu Najwyższego. Ekspert nie wykluczyła, że stanowisko sądu jest podyktowane zapowiadanymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Poza tym nawet bez tego oświadczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak sędziowie byli wybrani poprawnie, unieważniono zupełnie zgodnie z przepisami wybór nielegalnie dokonany przez Platformę. Także tutaj, nie, jak to się mówi, na nikt nie robi łaski, po prostu stają sędziowie, niektórzy na gruncie prawa. I Sąd Najwyższy w sprawie o zawieszenie postępowania przeciwko panu Kamińskiemu do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał i teraz na czele Sąd Administracyjny, który uznał rzecz oczywistą, która od początku była oczywista i jak mówię, nic łaski tu nie robi. Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zakończył się praktycznie wraz z odejściem jego prezesa Andrzeja Rzepińskiego. Sędzia, który powinien wykazywać się apolitycznością, nie ukrywa sympatii do parlamentarzystów PO. Wielokrotnie jego wystąpienia miały charakter polityczny. Resort Energii przygotowuje do strategii odpowiedzialnego rozwoju niezbędną dokumentację w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, poinformował naszą redakcję minister energii Krzysztof Tchórzewski. Szef resortu odniósł się w ten sposób do medialnych informacji o tym, że zapadła już decyzja o powstaniu elektrowni. Jedna z gazet napisała, że w grę wchodzą 2 lokalizacje w województwie pomorskim, Lubiatowo, Kopalino i Żarnowiec. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kilka kwestii, m.in. sposób budowy i źródło finansowania. Według gazety Ministerstwo Rozwoju chce kupić technologię od Francuzów, a resort energii mówi o technologii chińskiej i koreańskiej. Sprawę technologii ma rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Budowa elektrowni na pewno ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz redukcji CO2, powiedział minister Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że do końcowych decyzji jeszcze daleka droga. Musimy mieć bardzo szeroki miks energetyczny, stąd w tym miksie także mogą zmieścić się elektrownie jądrowe, ale po pierwsze wysoka cena, po drugie znalezienie tych środków, które trzeba poświęcić na budowę, po trzecie także zgoda społeczna w tym kierunku, która co do której także będziemy musieli się odwoływać. To jest jeszcze daleka droga. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie wykluczamy po prostu takiej możliwości, natomiast
też jest w tej chwili trudno przesądzić tak, o takiej decyzji, ponieważ no, nie ma jeszcze takiej decyzji ani gospodarczej, ani politycznej. Budowa reaktora o mocy 1000 MW to koszt blisko 16 miliardów złotych. Według źródeł, na które powołuje się gazeta, obecnie aktualizowany jest program polskiej energetyki jądrowej, a dokument trafi do Rady Ministrów. Po uzgodnieniu szczegółów mógłby zostać zaakceptowany do końca bieżącego roku. Mimo upałów na razie nie ma zakazu wstępu do lasów. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w województwach południowych, a małe w centralnych. Tak wynika z danych Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wysokie temperatury mogą powodować gwałtowny wzrost zagrożenia pożarowego, nawet w zaledwie kilkanaście godzin. W lipcu tego roku strażacy wyjeżdżali 250 razy do gaszenia pożarów w polskich lasach, poinformował Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Lasy polskie są bezpieczne, są monitorowane, natomiast tylko 1 sierpnia odnotowaliśmy 25 pożarów w lasach, to jest 1/10 tego, co w ciągu całego lipca. To pokazuje, jak wysoka temperatura powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Pamiętajmy o tym, że niestety tym najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa jest człowiek. Na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, 9 z nich powoduje człowiek. Pamiętajmy, że nie wolno nam rozpalać ogniw w lesie, a także na terenach przyleśnych i śródleśnych. Nie wolno wyrzucać niedopałków i wolno nam się tylko poruszać pojazdami, drogami, które są udostępnione dla ruchu publicznego. Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki będzie niższa od 10%. Rosyjski koncern Gazprom zwiększył przesył gazu przez gazociąg Opal, czyli biegnące przez Niemcy przedłużenie Nord Stream. Odbywa się to kosztem zmniejszenia tranzytu przez Ukrainę, która w efekcie może stracić część dochodów, napisały Wiadomości. Rosyjski dziennik gospodarczy przypomina, że we wtorek wznowiono aukcję na dostęp do wolnych przepustowości gazociągu Opal. Jak ocenia gazeta, część gazu przesyłanego rurociągiem w Niemczech Gazprom przerzucił z kierunku ukraińskiego. Od 2009 roku Gazprom otrzymał rezerwację na połowę przepustowości Opalu. Za sprawą decyzji Komisji Europejskiej z końca października 2016 roku rosyjska spółka zyskała możliwość wykorzystywania 80% przepustowości gazociągu. Polski rząd, a wcześniej PGN i G, zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na skutek skarg pod koniec grudnia unijny sąd zdecydował o wstrzymaniu wykonania decyzji Komisji. Jednak 21 lipca bieżącego roku wniosek Polski i PGNiG został przez Sąd Unii Europejskiej oddalony. Na północy Polski zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresami deszcz, a po południu także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami duże i deszcz oraz burze. Możliwy grad. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego. Alert drugiego stopnia obowiązuje dla województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i południa Wielkopolski. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północy kraju, około 29 w centrum, do 33 stopni na południu. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany południowy. Podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Prześladowania chrześcijan, przyczyny i próby pomocy to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja o 21.30. Gościem programu będzie ksiądz Rafał Cywka z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Serdecznie zapraszamy. Prześladowania chrześcijan, przyczyny i próby pomocy. Wybrać.
omawiane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rachunek za puszczę. Polski rząd będzie domagał się wysokiego odszkodowania od Komisji Europejskiej, jeśli Bruksela doprowadzi do zaprzestania działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej, czytam w naszym dzienniku. Berlin nie chce płacić za wojnę. Niemcy nie chcą płacić reparacji wojennych Polsce. Nasi prawnicy podnoszą, że mamy do tego prawo. Szczegóły w naszym dzienniku. Zrozumieć prawdę o prawie. Jak powinno wyglądać stanowienie prawa w Polsce, które przywróciłoby obywatelom sprawiedliwość, tłumaczy ksiądz profesor Tadeusz Gus. Handel ekożywnością poza kontrolą. Żywność ekologiczna oferowana konsumentowi powinna być zapakowana i oznakowana. Problemem stają się płody rolne sprzedawane luzem, informuje w naszym dzienniku profesor Jerzy Szymona. Dodatek jedzmy tanio i zdrowo, a w nim zasady diety śródziemnomorskiej, jak zrobić domowy makaron oraz które oleje roślinne są najzdrowsze. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Dziś pierwszy czwartek miesiąca w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu nasza wspólna modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Temat najbliższego spotkania: ochrona prawna dzieci poczętych realizacją konstytucyjnego prawa do życia. Już czas, by uratować dzieci z podejrzeniem choroby. Święty Józefie, Tobie zawierzamy to dzieło i nasze działania. O godzinie 17 zaplanowaliśmy nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia. O 17.30 konferencja na temat Polacy nie chcą, żeby chore dzieci były zabijane. Uratujmy te dzieci. Postulat zakazu aborcji eugenicznej cieszy się największym poparciem w społeczeństwie. Będą z nami Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, zaangażowana w inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, ma troje dzieci, jedno z zespołem Downa, i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Dyrektor i analityk prawny Citizen Go w Polsce, reprezentuje Citizen Go m.in. w ONZ-cie i Radzie Europy. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji trwa. Już, proszę Państwa, 11.12. Zapraszam. W naszej rodzinie, co dzieje się w naszej rodzinie? Zapraszamy. Mam tutaj właśnie Kalisz. Kalisz, spotkanie rodziny Radia Maryja w Kaliszu 7 września. Może mam tutaj też, proszę Państwa, na 3 września, czy na 3 sierpnia? A to na dzisiaj, tak. Z Ozorkowa i z Pleszewa, proszę Państwa. Z Ozorkowa wyjazd z Kościoła Świętego Józefa. Może jeszcze Państwo się odezwiecie. W kancelarii parafialnej były zapisy u Pani Wandy. I w Pleszewie jest parafialne koło Radia Maryja. Zapisy u Pani Jadwigi 602-886-678. 602-886-678. U Pani Wandy właśnie w Ozorkowie z kolei 506-147-002. 506-147-002. Proszę Państwa, to tak, ale także są zapisy już na 7 września. Na 7 września i, proszę Państwa, tak też skoncentrujmy się. Cieszę się bardzo, że są te zapisy. Tak, widzę tam ktoś, może ja przerwę i wpuszczę gości, dobrze?
16, już 11.15 w studiu Radia Maria mamy gości, ale z Torunia, prawda, panie doktorze? Z Torunia. To pozdrawiamy kogo? Mamy tatę koniecznie, dobrze? Koniecznie. Mam. Tatuś nazywa się zaraz Rodziak. Nie, tata jest Józef, mama jest Rocyna. Ale nazwisko? Rojko. Rojko i są to lekarze, dentyści. Tak, to tak. Dobrze, a jak się nazywa najdłuższa kolejka do dentysty? Nie wiem. Kolejka zębata. Prawda? Może pasuje? Ewa, tak, jak się nazywa kolejka do dentysty? Kolejka zębata. Można się ośmieć. Dobrze, to co? Ja tatusia uczyłem religii. Tak opowiadam. No pięknie. Tak. I pan też zęby leczy, wyrywa. Kontynuuje tradycję rodzinną. Tak. Pięknie, w Toruniu. A czy możemy tych najmłodszych dopuścić? Bardzo proszę. Ewa. Tak? Tobie na imię Ewa. Tak. Byłaś do pierwszej komunii świętej w tym roku? Tak. W którym kościele? W Łodzi. W Łodzi? W mieście Łodzi? Tak. A jaki kościół, nie wiesz? Nie powiem. No to trzeba, to musisz się dowiedzieć. Dobrze? I kogo pozdrawiasz? Chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, który też jest tutaj na antenie, moją babcię Lucynę i dziadka Józefa. Czyli ktoś to mama? Jest Lucyna? Mamy Lucynę. Patrz, no to pięknie. A myśmy się widzieli gdzieś w gabinecie, co? Kiedyś, tak, prawda? Pięknie. To patrz, Ewa, a tobie na imię? Franek. Franek? Mhm. I skąd jesteś? Z Torunia. No i kogo pozdrawiasz? Która klasa? Teraz już czwarta C będzie. Do czwartej, już wiesz, że to C. Coś, nie? Pięknie. A która szkoła? Salezjańska. Na Wrzosach. Na Wrzosach. I kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam moją mamę, tatę, dziadków, drugich dziadków. Wszystkich. I całą rodzinę. Pięknie. I jeszcze jest najmłodsza. Jak tobie na imię? Uśmiechasz? Amelka. Jak? Amelka. To Franek to jest twój brat? Tak. Tak? I Amelki nie pozdrowiłeś, Franek? No ty mówiłem, że całą rodzinę, w sensie. Aha, to wiesz, wszystkich tak. To Amelka, ty kogo pozdrawiasz? Mojego brata, moją mamę, moją tatę i całą rodzinę. A gdzie mieszkacie? W Toruniu. A w której dzielnicy? Mieszkają na Jarze. Na Jarze. A to jest gdzieś bliżej Wrzosów. Zaraz przy Wrzosach, tam po jednostce wojskowej. Aha, to pięknie. A w Wrzosach są ładne domki. Trochę przyrody, trochę lasu blisko, nie? Tak czy nie? No. Ja z kolegą chodzimy do lasu i nawet swoją bazę mamy. W lesie? Nie ujawniamy publicznie, bo wiesz, że tam ci nie rozszyfrowali. To normalnie. Dobrze, dobra. Świetnie. To tak samo jak myśmy też tak robili. No. A namioty budujecie? Nie. A szałasy? Nie. A na drzewa lubisz wychodzić? No, wchodzimy często. Uważaj, żeby nie spać. To pięknie. Pozdrawiam was serdecznie i wszystkich, tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję za to, co państwo robicie dobrego, panie doktorze. My również wam dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maria, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół. Każdego z młodych, kto pragnie dobrego wykształcenia oraz dobrej formacji osobowości, kto kocha Polskę i pragnie jej, jak najlepsi Polacy, służyć po Bożemu, zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Politologia, nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy,
prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia, specjalności, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa, kulturoznawstwo, specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyserii oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej, CMS i sieci komputerowe. Wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relations i marketing dziennikarski. Niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka specjalności, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo przemyślane, dlatego że taki każdorazowy komentarz na forum europejskim, on nie tylko w pewien sposób oddziałuje na sytuację w Polsce, ale także jest sygnałem na przykład dla polityków europejskich, chociażby szefa Komisji Europejskiej, zachęcającym do, no właśnie, podejmowania jakichś określonych działań w stosunku do naszego kraju. A na ile wiarygodna jest ta narracja, którą próbuje właśnie serwować opozycja, to znaczy, że właśnie takie wydarzenia jak to dzisiejsze przesłuchanie Donalda Tuska, to jest właśnie takie jakby widowisko, które ma służyć pognębieniu jego. No i tutaj wkrada się taki czynnik martyrologiczny, prawda, ponieważ jakby opozycyjna narracja przedstawia obecne rządy jako rządy, które łamią prawa obywatelskie, które mają takie zapędy autorytarne. No i tutaj ten, można powiedzieć, nieformalny lider opozycji jest właśnie przesłuchiwany. Sugeruje się, że za tym oczywiście stoją nie przyczyny prawne, ale przyczyny polityczne. Na ile ta właśnie narracja, taka powiedziałbym martyrologiczna, na ile ona jest wiarygodna? No to mi się przypominają słowa Thomasa Manna, że nie ma niepolityki, wszystko jest polityką i de facto każdą sytuację, nawet tę w pełni legalną, prawną, można sprowadzić do także działania politycznego. Ale nie powinniśmy tutaj popadać w przesadę, bo proszę zwrócić uwagę na dwuznaczność tej postawy. Z jednej strony opozycja mówi o tym, że sądy i generalnie wymiar sprawiedliwości winny być niezależne i trzeba pozostawić im swobodę działania. Z drugiej strony, gdy część tego wymiaru sprawiedliwości w postaci prokuratury no, prowadzi jakieś działania, które zmierzają do wyjaśnienia, no, w tym przypadku właśnie przyczyn katastrofy smoleńskiej, jest to postrzegane i jest to określane jako działanie stricte polityczne. Oczywiście opozycja ma do tego prawo i to, o czym pan redaktor wspomniał, ta narracja, myślę, że będzie w tym duchu prowadzona. To znaczy takiego pokazywania, iż Donald Tusk, zajęty polityk europejski, no na skutek działań oczywiście politycznych strony rządzącej w Polsce musi co jakiś czas do tej Polski przelatywać i stawiać się w prokuraturze, ale jak mówię, no to jest odpowiedzialność prokuratury, która takie decyzje podejmuje.
jeśli widzi w tym konieczność, jeśli widzi w tym celowość, no to nie możemy podważać no właśnie motywacji tutaj i upatrywać tylko i wyłącznie przyczyn politycznych, a wprost przeciwnie, no trzeba wziąć pod uwagę tę płaszczyznę pierwszą, o której wspominałem na początku naszej rozmowy, a mianowicie płaszczyznę legalną. Wszystko dzieje się w granicach prawa. To nie jest tak, że wizyta Donalda Tuska w Polsce oznacza jakieś jego skazanie, prawda, pozbawienie urzędu jakichkolwiek. Na razie po prostu toczy się postępowanie i no, zmierza to ku wyjaśnieniu, jak domniemujemy, no, kwestii, która jest istotna i toczy się śledztwo. I tym nie powinniśmy być specjalnie zaskoczeni. A czy ta martyrologia opozycji, ta martyrologia, którą próbuje pisać, kreślić opozycja, czy nie jest taki problem z nią, z tą martyrologią, że ona trochę wypada sztucznie? To znaczy, bo warto chyba zauważyć, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, były wówczas protesty przeciwko ówczesnym władzom, to miały one taki posmak, można powiedzieć, no, takich wystąpień ludzi, którzy bądź czuli się skrzywdzeni społecznie, bądź przynajmniej reprezentowali tych, którzy no, doznali tej krzywdy społecznej. Teraz mamy do czynienia chyba raczej z czymś, co można nazwać utratą prestiżu. Czy pan by się przychylił do takiej obserwacji? Tak, zdecydowanie, dlatego wyraźnie wspomniałem, odpowiadając na poprzednie pytanie pana redaktora, że tu de facto no, nie dzieje się krzywda Donaldowi Tuskowi, to znaczy każde na przesłuchanie wezwanie, no ja myślę, że to jest w granicach przepisów prawa. Jeśli już mówić by o jakichś działaniach, które są kontrowersyjne, no to właśnie możemy rzeczywiście przerzucić piłeczkę i popatrzeć chociażby na postępowanie, no i wyrok, który zapadł w sprawie Mariusza Kamińskiego, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no bo tu jednak sprawa rzeczywiście miała wymiar polityczny z tego względu, że no, pojawiały się przecież opinie, że za postępowania, które Kamiński prowadził, no został po prostu ukarany. Czy w ogóle, panie redaktorze, myślę, że tu możemy postawić taką tezę, że każde zaangażowanie znaczącego polityka, czy to będzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, czy też Platformy Obywatelskiej, czy jakiegokolwiek innego ugrupowania, zawsze będzie rodziło to pytanie o polityczność i jednocześnie wymiar prawny tych działań. Tylko tutaj zawsze z pomocą w rozstrzygnięciu tego dylematu no, przychodzą konkretne fakty i konsekwencje tych działań. Jak wspomniałem, na razie nie widzę krzywdy, która miałaby w jakiś właśnie sposób dotknąć Donalda Tuska. Jeszcze dosłownie pół minuty mamy. Czy to, co pan wspomniał o tym wyroku w sprawie Mariusza Kamińskiego, czy to jest problem dla opozycji w tej sytuacji? No jest to problem dla opozycji, jest to problem dla organów władzy. Mamy w tej chwili no, interesujący przecież rozstrzyganie sporu przez Trybunał Konstytucyjny, jeśli chodzi o same uprawnienia prezydenta, prawda, co do stosowania prawa łaski. Natomiast no, zobaczymy, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie. Rzeczywiście jest tu pewnego rodzaju dysonans. Mariusz Kamiński raczej był postrzegany musimy, jako ten, który... Musimy który niestety w tym momencie już skończyć. Dr Piotr Zakrzewski, politolog UKSW. Dziękuję bardzo. Reklama. Już teraz w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. 38% taniej. 4,95 za 360 gramów. A Pepsi Regular 4 razy 2,5 litra. Jedynie 12 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego.
Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. I ruszyli! Na wielką wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Sony 48 cali Wi-Fi za jedyne 1790 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży, niestety, czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest...